Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Assassin's Creed Odyssey. Jak widzicie, jestem w innym miejscu, ale to za sprawą mojego błędu, zaraz wam pokażę. Niepotrzebnie udałem się w to miejsce w pierwszej kolejności. Musiałem wrócić się tutaj do tego obozu bandytów, który znajduje się tu. I tutaj, i tu właśnie znajduje się, zobaczcie, mój cel. Muszę zwerbować tego łucznika, muszę go ogłuszyć po prostu. Zobaczymy, czy mi to się zaraz uda. Aha, werbowanie przybocznych. Werbuj ludzi w świecie gry i miano ich przybocznymi na swoim statku. Korzystaj z powalenia oraz zdolności, aby spacyfikować wroga, nim zaproponujesz mu dołączenie do twojej załogi. Aha. No co jest? Nie działa mi ten przycisk. Jest. Menu statku. Wynajmij i wyznacz przybocznych na swoim statku, aby zyskać szereg korzyści. Wyznaczenie przyboczni dołączą też do aktualnej załogi. Gdy nie ma ich na pogładzie, adresi mogą zostać wezwani do walki u twego boku dzięki zdolności do broni. Wynajmij i wyznacz przybocznych na swoim statku. O właśnie. Teraz tak, salwy strzał. Przytrzymaj LT, aby wycelować, naciśnij LT, aby strzelić. Tutaj nie mogę nic zrobić z tego, co widzę. Elementy ozdobne statku. Brak galionu, wygląd. Specjalnie to nic nie mogę zrobić. No i to wszystko, co mieliśmy zrobić. Mamy też punkty zdolności. Jeden punkt. No i zastanawiam się, czy przypisać do wojownika czy do asasyna. Mam ochotę do asasyna. Tutaj jeszcze nie mogę, bo muszę poczynić więcej postępów w fabule, ale tutaj bym mógł. No jeszcze to, ale to za bardzo nie jestem tym zainteresowany. Tu jest szarża, drugi oddech, mistrzostwo broni dbają o czystość i naostrzenie broni, zwiększa obrażenia wojownika o 20%, rozwijaj niewielkie tarcze, a tutaj jeszcze, tutaj nie mogę nic zrobić, no właśnie, może to. Przypiszemy sobie do X-a. A i okej. Mamy przypisane. Teraz co? Wracamy na statek.
się Cassandra rozpycha. I got him. Good. He'll be a valuable asset to the crew. Will he be enough? Don't worry. There'll be plenty of opportunities to recruit more people as we go. Something tells me we're going to need them. We should set a course for Megaris. A long voyage can be relaxing, but we are... Nowe zadanie. Gdy Cassandra była już blisko Megary, natknęła się na potężną ateńską blokadę portu. Aby dotrzeć do Sparta, musiała się przez nią przebić. Dotrzyj do Megary. To jest 2000, prawie 300 metrów. Spójrzmy jeszcze na ekwipunek. Okej. Jeszcze tutaj coś było. Ale tutaj są oszczep, pilum, włócznia. Dobra, chyba to wszystko. Teraz sobie zobaczymy mapę Megaris. Megaris jest tutaj. Podróż ku wojnie, zalecany poziom 7. No dobra, no to co, płyniemy w takim razie. Really the cruising time. If you want to spice things up a bit, you can always check my log over there. I make a note of anything I hear that could be of interest to a daring captain. Sails down! Ship the oars! Spróbuję teraz może tą stroną przepłynąć. Troszeczkę przyspieszymy. Szkoda, że ten wskaźnik szybko się kończy. Zobaczcie. No, już się skończył. O, no i mamy pierwszych wrogów. Ach, kurczę. Archers! We need you! Coming right at us! Watch! Let's move! Woo! Feel that wind! Okej, może jeszcze raz. Okej, kurczę, dostałem. Odpłynę troszeczkę jeszcze do nich. O kurde, zaraz mnie staranuje. Udało mi się uciec. Ach, kurczę, ogło. Dostał jeden. Temu uciekniemy. Ale do nas, kurczę. Aj, dostaniemy. Kurczę, może oddalić się trochę od nich. No
ale kurczę. No nie. O, tego nie było w planie. Szybciej niech się ładuje, no kurczę. A long voyage can be relaxing, but we are not really the cruising type. If you want to spice things up a bit, you can always check my log. Jeszcze jedno podejście. I make a note of anything I hear that could be of interest to a daring captain. Rozpadało się tym razem. Kurczę, no nie damy rady uniknąć chyba tutaj tego starcia z tymi okrętami. Może spróbuję je opłynąć. Zobaczcie. Może tu się uda kogoś zwerbować? Ale z tego co widzę, to chyba nie. Dobra, przejmujemy dowodzenie. Ready to set sail! Ready to now, commander! Zobaczymy jak to dalej. Ciekaw jestem, czy tędy przepłynę. No i zobaczcie, nie da rady, czy da radę. No powoli, powoli. No ale moi drodzy, może uda mi się tam dopłynąć bez potyczki z tymi statkami. Megaris. Proszę bardzo. Już w zasadzie jestem. No spróbuję tutaj podpłynąć. Zobaczymy, może uniknę kontaktu z tymi statkami. Rowers! Go!
Come on! O kurczę, widzieliście to? No i co, i gdzie to mogę zacumować? Mogę zacumować. Tylko czy to jest właściwe miejsce? Zaraz ja się przekonam. Meridos, Megaris, przepraszam, to jest troszeczkę tutaj. Prototyp Triremy Ameinoklesa, to jest jakiś skarb. No kurczę, no... Masz mnie korci. To your positions! To nie jest jeszcze to miejsce. No spróbujemy jednak przedostać się tędy. Odpłyniemy sobie teraz bliżej. Safe again. The Adrestia needs to sail once more. Pagai. Teraz sobie spojrzę. Megaris. No i zobaczymy, czy to już jest. Zniszcz ateńskie, no to jest kurczę. No muszę się tym zajmować, kurczę, no. No chyba nie ma innej rady. Dobra, mój drodzy. Ruszamy na te okręty. Nie ma innego wyjścia chyba. More horse!
We've reached open water, Commander! No good! Teraz sobie właśnie jeszcze nie wiem jak kurczę użyć szczepu. Włóczni, bo jest taka możliwość chyba. I need archer! Get your weapons ready! Stara nowa u nas, dobra, nie tam. Następny też. Kurczę, no nie radzę sobie tutaj w tych bitwach. Ale trzech na jednego. Trafiłem jeszcze. Ale bym to dla nas miał. Zobaczcie. O właśnie. Nie trafiłem go chyba. Może by tak spróbować staranować. Jest. Czyżbyśmy kurczę załatwili go? Zaraz się do ciebie dobierzemy. O właśnie. Już go prawie mamy. Jest. Jeszcze? Jest. O kurczę. Nie wierzę, że mi się udało. No coś wspaniałego. I teraz możemy się udać do Megaris. Kurczę, szkoda, że to przyspieszenie tak szybko się wyczerpuje. No nie możemy przyspieszenia użyć w strefie neutralnej, kurczę, to trochę potrwa zanim tam dopłyniemy, ale coś się zaczyna dziać. No przyznacie, że trochę błądziłem tutaj, no ale przyznaję się do błędu. Pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o dowodzenie statkiem.
Kurczę, 9 klatek na sekundę, 10. Mówię, karta graficzna nadaje się do wymiany. No i ojciec Kassandry. The Athenian dog Pericles fears you. He cowers in his Parthenon, surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows Athens is next! Podejdzie do ojca. You destroyed the Athenian blockade. They were in my way. Sparta owes you thanks. Dihi has blessed you, my friend. You arrived in time to watch my pater achieve a glorious victory. Ah, to jest jej brat. If Nikolaos is your father, I guess that makes you my brother. Did you take a blow to the head during battle? What are you talking about? The wolf is my father, as well as yours. Ridiculous. Before he adopted me into his home, he had two children. And they both died in Sparta many years ago. Except for the one standing before you now. You almost fooled me, but I wasn't born yesterday, Mystios. Let's stick to the subject of why you're here. What is a mercenary doing sailing into a war they aren't being paid to fight in? Tell me why you're really here before I cut you down for wasting my time. Aha. Spotkamy się z ojcem albo zaoferujemy swoje usługi. I've come to meet the Wolf of Sparta. You cannot simply meet with Nikolaos. He has command of the entire Spartan army. If you truly came all this way to meet him, you might be disappointed. Are you sure you're in charge here? You don't strike me as a typical Spartan. Perhaps it's best if I just talk with Nikolaos. A sense of humor is not a trait I see being useful for a sellsword. If you're here to earn drachmi, though, I could make use of a capable mercenary. The fleet might be destroyed, but Megaris is firmly in Athenian control. We need to weaken their position if we are to take to the field and drive them back to Athens. Powiedz, do czego potrzebujesz najemniczki? Co możesz mi powiedzieć o swoim ojcu? Do czego potrzebujesz najemniczki? Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal. It's not a question of manpower. The Megarians are our allies. We do not want to commit troops until we know victory is assured. My scouts are already locating key targets that we can hit. Pomogę, ale nie za darmo. A spróbujmy. I'll help you rid Megaris of Athenians for a price. Typical of your type. No honor or sense of duty. But your skills are better serving us than our enemy. The Athenians already have a mercenary working for them. They don't need help. If we can draw the leader out and eliminate him, we will crush the Athenians on the battlefield and drive their forces all the way back to Athens, destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information. They might also have need of your skills. This chest you want me to steal. Why is it so important? An army is made of men that need pain. Take away the drachmi, and they lose all the will to die for other men's ambitions. The Athenians keep their treasure well guarded in the fort at the foot of Mount Geraneia.
Jakie rodzaje zaopatrzenia mam zniszczyć? Anything the Athenians need. Look for crates of supplies and weapons. The port of Nicaea in the valley of King Lelech would be a good place to start. It's where their supplies come into the region. Where is the Athenian leader? He is in Megara, hiding behind stone walls and a full garrison of troops. But if you kill his troops, destroy his supplies, and steal his riches, then he'll be open to attack. I think I know what must be done. Remember, every Athenian soldier you eliminate will also help us achieve victory. And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta, I'll get that meeting with Nikolaos. Or you'll be next. Send those Athenian dogs to Hades, Nistios. Do this, and the wolf will personally see to it that you are rewarded. A zatem odbijanie polis, aby spotkać się ze swoim ojcem, Nikolaosem, pomóż Stentorowi podbić Megaris. Aby tego dokonać, zmniejsz siłę polis w Megaris na tyle, by można było rozpocząć podbój. Otwórz mapę świata. Siła polis. Najskuteczniejszym sposobem na obniżenie siły polis jest zabicie lokalnego przywódcy. No jasna sprawa. Jest on stale dostępny, ale przy wysokiej sile polis otacza go liczna straż. Aby zmniejszyć siłę polis i osłabić ochronę przywódcy, zabij żołnierzy z frakcji sprawującej władzę, spal zaopatrzenie wojskowe i splądruj skarbiec polis. Okej. Jak radzić sobie z nagrodą za twoją... Zleceniodawca wyznaczył nagrodę za twoją głowę ze względu na twoje przestępstwa, takie jak zabijanie cywilów lub żołnierzy, kradzież i zatapianie statku. Aby usunąć nagrodę za swoją głowę, skorzystaj z możliwości spłacenia wszystkich nagród na mapie. Zapłać każdemu zleceniodawcy na mapie. Zapisz zleceniodawców obecnych w świecie gry. Ja będę próbował ich zabić, oczywiście. Doriskos zwany obrońcą prawdy. Poziom 10. Kurczę. No to fajnie. No i tutaj właśnie możemy tego dokonać. Ale tutaj mamy, zresztą zaraz, czy tutaj jeszcze gdzieś będziemy mogli coś... Zobaczcie, może w pierwszej kolejności zobaczymy, co to jest za zadanie. Tu jest też zalecany poziom 7. Może wypełnimy te zadania i może wtedy nasz poziom wzrośnie, może do 8 poziomu, może więcej. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, ale im więcej zadań pobocznych, no to tym wyższy poziom możemy uzyskać. No to co? Idziemy tutaj. Zobaczymy, co to za zadanie. A ile mi brakuje do poziomu 8? O kurczę, to w zasadzie niedużo. No już w zasadzie o włos. Co tutaj się znajduje? Could be one of Stentor's scouts. I'll get every last Athenian. What happened here? What business is it of yours, Mistios? Do you know anything about this? I'm a professional and a friend. But what's that supposed to mean? If it had been me, I'd have been smart enough to try and hide the evidence. Fair point.
Whoever did this was brazen and foolish, leaving it to be so easily discovered. Or they wanted to send a message. Stentor sent me. I'm here to help wherever I can. Stentor sent you? Sparta doesn't fully control Megaris yet. It's easier for me to move freely in certain areas of Megaris than a Spartan. The Athenians have proven more resilient here than expected, but they will Before not stand. Before Sparta, yes. I've heard the speeches. But until that glorious day comes, we should find out what happened here. Do you have any ideas? Not yet, but I will. I should get a closer look to figure out what happened here. These were professional soldiers. Slaughtered to a man. I don't think bandits could have done this. Uh-huh. Teren śledztwa. To jeszcze tutaj coś jest. The supplies are missing. They can't have gone far, though. They didn't use the carts. Looks like they went this way, into the forest. I don't think I'll find anything else. I should report back. So was it the Athenians? I found some fragments of a green crystal. Bandits, then. The mountains here are riddled with caves, and the war has made them brazen. If it was Athenians, they would have taken the carts as well as the supplies. And bandits? They wouldn't have stood a chance against trained Spartans. What are you saying? I'm not sure. Whoever did this went into the forest. So I'll start by looking there. No proszę, możemy użyć już Karosa. Tylko nie mogę namierzyć, kurczę, zobaczcie. O jest. Tu jest skrzynia jeszcze. O kurczę. Okej. No to gdzie ja mam się udać? Jeszcze raz. Właśnie tutaj. Znajdź skradzioną żywność i winowajcę. 100 metrów. To w sumie niedaleko. There's food being cooked near here. Kurczę, chyba powinienem, o właśnie, chyba powinienem sobie wejść tutaj. Co tu się dzieje? Is this a private gathering? Or can anyone join? What are you? Please just leave. You don't look like murderers. Was that the Spartans' mistake? What? Wait, no! Please, you don't understand! What to understand? It all seems perfectly clear. Please, let me plead our case. You'd better tell me why I shouldn't just kill you and return the goods. Please,
I'll tell you anything you want to know. No więc mów. You're the sorriest band of thieves I've ever seen. By the gods, no! We're citizens of Megara. Please, show mercy. This war has already cost us dearly. Like the mercy you showed those Spartan soldiers? We just took some food. Irkanos told us to take it, said he'd make it easy for us. Irkanos? Yes, the mercenary. He said he'd provide food. Told us the Athenians would never let their people go hungry. Explain yourselves. It's not wise to anger the Spartans. Please, we're not thieves. This is our food, our crops. They took it, left us with nothing. Our children are starving. Ah, so you repay theft with murder. A fine lesson for your children. Murder? No! Please, we never harmed anyone. Amistios told us where to find the food. Everyone was already dead. Enough! I didn't come here for a debate. It's too late for talk now. I came to find who's behind this crime against Sparta. Stand aside. You don't need to die today. I'm returning the supplies to the Spartans. Then you will do so over our dead bodies. Don't be stupid. Take some of the food, enough to get by. I'll say I killed you and claimed what was left. They will be satisfied. But the food! What of our families? Your families will not benefit from your death. Accept my offer and don't steal again. It won't be me who comes for you next time. Yes, Mistios. Thank you. Harry, take what you can carry and go. No więc też załatwiliśmy to w miarę uczciwie. Ocaliliśmy ich, można powiedzieć. Czy ja może muszę tam wejść? No, myślałem, że tutaj coś znajdę. Ale... a tu coś było jeszcze chyba. A, pochodnie. Jeszcze zabrała. Kassandra zabrała im pieniądze. Nie próbowali się walczyć. I wasn't in the mood to kill starving civilians today. No i mamy punkty. No ale to jeszcze za mało. Znajdź skarb. Co to jest? Jeszcze tam wrócę się, zobaczę, co to jest. Tyle, że to jest gdzieś, jak widzicie. Sam nie wiem gdzie. Ale to gdzieś w tej jaskini, kurczę. Gdzieś pod ziemią. Nie, no dobra, daruję sobie to na razie.
Wracam teraz do tego miejsca zbrodni. Przekażemy dobrą nowinę. Did you find the ones responsible? I found your supplies with a bunch of hungry Megarians. And? You stole that food from them. They were starving. The supplies were essential for the war and ridding Megara of the Athenians. Hungry Megarians are the least of your worries. But there's something else. Have you heard of a mercenary called Hyrcanos? Hyrcanos? Yes, he's working for the Athenians. So the rumors go. This is all his doing. These mercenaries are persistent, I'll give them that. You've done well here, but if you really want to help Sparta, I have a task for you. What did you have in mind? Hunt him down. Show him that no mercenary dog will interfere with Sparta's plans. Since you have such a high opinion of mercenaries, why even send me? I'm sorry. It's just this man, Hyrcanos, is like a thorn in our foot. He's a menace to all Spartans here. Please, will you help us? No, oczywiście, że tak. I'll do it. If he's this much trouble, I take it there's a sizable reward. Of course. Just think of how much he'll have on him with all the drachmi Athens has given him to thwart our plans. I suppose you're right. Any idea where to start looking? It could be anywhere. Most likely, he's nestled up close to the Athenians. We've sent out a couple of patrols, but they never returned. And we can't spare any more men at this time. Sometimes you're better sending a woman anyway. Zadanie ukończone. Punkty proszę. No i teraz będzie poziom 8 jak bank. Jeden punkt zdolności. Hyrcanos. No i zobaczcie. Hyrcanos był najemnikiem, który na zlecenie Aten miał utrudniać działania Spartan na terenie Megaris. Był mistrzem manipulacji, dzięki czemu inni pracowali dla niego, gdy on sam pozostawał w ukryciu. No to dobra. A co piszą o Kassandrze? Na temat potężnej wojowniczki z orłem z Kefalonii krążyło wiele legend. Niektóre mówiły, że należy do spartańskiej rodziny królewskiej, inne, że była boginią. A według mnie i jedno, i drugie, moi drodzy. No i mamy zadanie. Sobie rzucimy okiem teraz. O kurczę, zobaczcie, ile tych zadań. Polując na Hyrcanosa, który to jest poziom 8. Wszystkie są 8. Ale co my tu mamy? Murale ateńskich armii legło by w gruzach, gdyby udało się skraść skarb, z którego wypłacano żołnierzom hołd. Sparta zrobiłaby wówczas kolejny krok w stronę zwycięstwa w tym regionie. Aby móc spotkać się z wilkiem, Kassandra musiała pomóc Spartanom w zajęciu Megary. Było to łatwiejsze, gdyby w okolicy przebywało mniej ateńskich żołnierzy. Kassandra wiedziała, że armia bez zaopatrzenia szybko padnie, a szansa na spotkanie z wilkiem będzie w zasięgu ręki. Dobra, moi drodzy, no to zapraszam was do następnego odcinka. Zajmiemy się Hyrcanosem. Jeżeli film wam się podobał, to dajcie łapkę i do usłyszenia, cześć.